W Radiu SK Obuci na Jankesa jest kawa? Jest! W głośnikach my, czyli nasze trio oczywiście i uwaga, mam dramat. Dramat rodzinny z księdzem i pieniędzmi w tle. O Jezu. O. Zapomnialski ksiądz z Torunia. Ojciec Tadeusz, jak Prometeusz. Ale to nie, ten ksiądz. No. Ale to rzeczywiście ksiądz Torunia będzie miał spore kłopoty. Duchowny udzielił ślubu jednej z par i uwaga, teraz problem się pojawia. Zapomniał przesłać dokumenty do urzędu cywilnego. No i okazuje się, że formalnie małżeństwo po prostu nie zostało zawarte. Skąd się wziął w ogóle problem? Ponieważ pani została właśnie wdową. Oj, bardzo mam przykro. No i czekała na spadek. Mhm. Spadek po mężu, pod tytułem, którego, no tak, nie ma. Którego nie ma. Spadek wynosi 120 tysięcy złotych. Nie ma. Nie ma. Jezu, to co ten ksiądz ma teraz zrobić? No nie ma wyjścia, no. Będzie musiał się oświadczyć. Bardzo ważne pytanie, o czym nie można zapominać? Ja uważam, że nie można zapominać o myciu zębów, szczególnie jeżeli za chwilę się będzie jechało komunikacją miejską. Halo? Cześć, z tej strony Sebastian. Nie można zapominać o tym. Kurde, zapomniałem. Proszę państwa, skupmy się na tym, co najważniejsze w naszym kraju. Uwaga, ale jaja, Popek będzie miał dziecko. Naprawdę? Wow, ale tak, z kim, dokładnie. Przepraszam? Aha. Na pewno nie z Rafalolą, bo siedzi. Uwaga, dawaj, drodzy dawaj, państwo, dawaj. Pełne skupienie. Bardzo ważna informacja tytułem wstępu. To prawda, zasnąłem jako ministrant, zasnąłem podczas mszy świętej w trakcie kazania. Możecie spokojnie podzielić się informacją, gdzie zasnęliście, w jakim najdziwniejszym miejscu. Rozmawiamy o tym, ponieważ w Goleniowie wracający z imprezy mężczyzna nie dał rady, zmorzył go sen i kimnął się w otwartym, akurat stojącym przed komendą radiowozie i przespał tam całą noc, chociaż nie ma informacji, czy się wyspał. Kiedyś dawno temu razem z Płotkiem lataliśmy po Europie na różne imprezy ze słuchaczami w jednym z najlepszych paryskich klubów. Nie. Byłam tak zmęczona, że zasnęłam i jakiś koleś podchodzi: ej, zatańczysz! W jakim najdziwniejszym miejscu zasnęliście. Halo, dzień dobry. Cześć, to Artur z tej strony. No, udało mi się zasnąć w kinie. No, niestety, czy... film chyba nie był zbytnio udany. Nieprawda, Smoleńsk to bardzo dobry film. Klasyka. Halo? Witam, Mateusz. No ja dzwonię w takiej sprawie, że ogólnie jestem natykiem, także zasypiałem u siebie w łóżku, nie? Ale kiedyś na kolonii obudziłem się w łóżku u kolegi, w nogach. Się dziwiłem, co on tu robi. Matko jedyna, no mam samych kolegów lunatyków, naprawdę. W Szwecji zatrzymano szpiega, to był chiński szpieg. Mhm, tak. I uwaga, podobno zajmował się szpiegowaniem Tybetańczyków. No i najlepsze jest to, że udawał obywatela Burkina Faso. No to powinien mieć kryptonim Globus. Zrobię wszystko, żebyście państwo pełną informację na ten temat uzyskali jak najszybciej. Słuchajcie, gimnazjaliści rozpoczynają egzamin humanistyczny po 9:00. Gdzie są ściągi? Kama oczywiście w majtach chowa ściągę. Zabawa polega na tym, że my mówimy początek wyrazu, no i wy musicie odgadnąć końcówkę. Jeśli ktoś odgadnie poprawnie wszystkie, to zdecydowanie wygrywa. Łapcie za telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kto tam po drugiej stronie? Marek. Cześć Marku, witaj, poznaj dzisiejszych naszych gości w naszym super teleturnieju. To jest pani początek. Dzień dobry. No i jest pan podpowiedź. Dzień dobry. Słuchaj, więc Kama będzie walczyć, a Anges będzie ci podpowiadał. Ja będę za ciebie trzymał kciuki. Mamy podejście pierwsze, początek. Ma. I to jest takie krótkie polskie pożegnanie. Do zobaczenia jutro. Ma? Papa. Ma papa. Dobra, uwaga, lecimy dalej. Mamy początek. Ko. I to jest pierwiastek chemiczny, jak na zapałkach. Ko? Balt. Co mamy na zapałce na górze, no? Matko, ko? Siarka. Siarka, zgadza. Ale powiedział, chwila, no powiedział kobalt, no ja też miałem kobaltowe zapałki. Dobrze, numer 3, mamy początek. Kono. Uwaga, i przeciwpowodziowy. Wąż. Konowąż! Marek, ty, to powiem ci, egzamin gimnazjalny w kieszeni Marek. Masz. Numer 4, uwaga, mamy początek. Radio. Radio i duży wózek. Duży wózek, no, radio? Radio wóz. Yes! Marek, do 17 razy sztuka, ty to jesteś as. Uwaga! Para. No i niedopałek, końcówka papierosa. Fuuu! Dobrze! Brawo! Marek na szczęście palący, więc nie, wszystko źle, poza tym, że jak zaczęło się o szlugach, to trafił, proszę bardzo. Marek, Konowąż, Mapapa, Kobalt był z nami, dziękuję państwu bardzo. Brawo.